Cześć, witajcie z tej strony Grid ponownie. Dzisiaj kilka słów sprostowania odnośnie mojego poprzedniego filmu. Wspominałem tam o slotach ulepszonych, jeśli chodzi o statek. I faktycznie tutaj ptach mnie poprawił, że nie dopowiedziałem. Nie powiedziałem półprawdę, że tak powiem. Także tutaj muszę się pokajać i uzupełnić informacje, które wam przekazałem. Prawda jest taka, że byśmy mogli znaleźć dla tego myśliwca cztery sloty ulepszone obok siebie. No, czyli gdzieś, no nie wiem, gdziekolwiek, ale obok siebie, nie? Technologii super doładowanych. Co do tego potrzebujemy? No, potrzebujemy do tego wszystkie części statku i odpowiednie miejsce. To znaczy, mam, przypuśćmy, tak jak w tej chwili bym chciał zrobić tak, z tego kokpitu, tych skrzydeł i dajmy na to z tego silnika. Oczywiście szerdzeń muszę dokupić. Mam nadzieję, że już będzie dostępne. Okej, chyba jesteśmy w innej stacji, więc nie powinno to być jakimś problemem. No i reaktor klasy S. I teraz tak, budujemy sobie statek. Mam części do myśliwca, więc budujemy myśliwiec. Wybieramy kadłub, wybieramy reaktor, wybieramy skrzydła i wybieramy silnik. Powiedzmy, że to mnie fajnie na to wygląda, nie? Że coś takiego byśmy chcieli. Przechodzimy do konstrukcji. Kurde, patrzcie, jak ładnie blisko siebie się rozłożyły. No i mamy trzy ulepszone sloty. Nie są, co prawda, obok siebie, ponieważ gdzieś czwarty nam wyleci, nie wiem. Wyleci może gdzieś tutaj, może gdzieś poza planszą. A my byśmy chcieli je bliżej siebie. Czyli co? Nie składamy tego statku, ponieważ nam nie odpowiadają jego miejsca, tak? Miejsca ulepszonych slotów doładowanych. Odlatujemy ze stacji. Lecimy do innego systemu. I sprawdzamy w innym systemie, jak będą ułożone te sloty. Także nie tylko potrzebujemy odpowiednich części, z których ten statek jest złożony, ale też musi to być odpowiednie miejsce. W zasadzie części mogą być jakie chcecie, no bo jeżeli sobie wymarzycie, tak jak tutaj powiedzmy złożyliśmy ten myśliwiec z tych części, no to po prostu musimy latać po galaktyce i szukać stacji, na której znajdziemy. No, co jest dosyć karkołomnym zadaniem, ale nie niemożliwym do wykonania. Wiem, że Milwaukee Scott dwa statki już tak zrobił. Jeden średni, drugi, no powiem wam, całkiem zacny, no ale nie w moim guście. Także, jeżeli chcecie te cztery sloty doładowane obok siebie, musicie po prostu wybrać elementy, z których chcecie go złożyć i latać, i szukać, i szukać, i szukać tak długo, aż w końcu traficie na stację, na której będziecie mogli trafić te sloty obok siebie. Ale sprawdźmy coś jeszcze. Jestem ciekaw. Jeżeli damy inne skrzydła, zobaczcie, te sloty już nam się przesunęły.
Także w zależności od tego, jakie dacie komponenty, jakie dacie kadłub, jakie dacie skrzydła, jaki dacie silnik, sloty będą się pojawiać w różnych miejscach. Dodatkowo niestety ważna też jest miejscówka. No weźmy co jest. Może tak na szybko sprawdzimy. Ja się przerzucę na duży ekran, żebyście nie musieli mojej gęby oglądać. Bierzemy tą pierwszą konstrukcję, od której zaczęliśmy. Mamy trzy sloty doładowane obok siebie. Jako że jesteśmy na stacji, teleporter mamy pod ręką. Weźmy sobie, skoczmy. No tutaj. W sumie stacja jak stacja, nie? No i sprawdźmy. Halo, chcę budować. No i wybieramy dokładnie te same elementy, które wybraliśmy tam. Kadłub, reaktor, skrzydła mieliśmy okrągłe i silnik mieliśmy ten kubełkowy. I spójrzcie, już sloty tam rozmieszczone zupełnie inaczej. Czyli jeżeli macie jakąś swoją wymarzoną konstrukcję, tak jak ja miałem tutaj swój myśliwiec i koniecznie chcecie te cztery sloty doładowane obok siebie, możecie to zrobić, tylko że musicie się trochę nalatać, naszukać, no i sporo poskakać po tych stacjach, nie? Aż traficie. Dodatkowym problemem jest tutaj to, że nie wszystkie sloty będziecie od razu widzieli. Może być potrzebne coś takiego, że złożycie statek i nie będziecie widzieli żadnego slotu, ponieważ no powiedzmy, że będą cztery tutaj, w tym miejscu, w tym rogu akurat. Także może też być potrzebne posiadanie kilku modułów rozszerzających przestrzeń magazynową statku, żeby od razu ulepszyć na maksa jego pola technologii. Jeżeli to nie będzie to, i musicie zbudować, że tak powiem, statek. Właśnie, spróbujmy zatwierdzić. Ej, to bo nie pamiętam, czy tu mam save'a, cholera. Nie mam. No dobrze, trudno. Weźmy go. I go zatwierdziliśmy. Teraz byśmy musieli lecieć do góry. Góry źle wam mówię. Tutaj. Ulepszyć nasz statek gwiezdny. Najlepiej by było, jakbyśmy mieli modyfikację. No i ulepszacie całe pola technologii, szukając tych doładowanych slotów. No my wiemy, że tu są trzy, więc... No ale jest problem, nie? Bo mamy statek już zbudowany, więc to co robimy? Wczytujemy punkt odtworzenia. Nie wczytujcie autozapisu, bo wczytacie nie to, co trzeba. Bierzemy, przeładowujemy punkt odtworzenia. Ja tu chyba nawet jestem jeszcze na poprzedniej stacji, nie? Bo nie sejwowaliśmy na tamtej stacji. Mamy itemki? No mamy wszystkie itemki.
i próbujemy ponownie. I tak, przed budową statku. Zawsze sobie zróbcie zapis. Jest to w cholerkę ważne, nie? Wsiadacie do statku, wysiadacie z niego. I teraz macie punkt odtworzenia. Ja mam o 1:59, akurat no, o 2:00 w nocy nagrywam ten materiał, więc... No więc tak. Lecimy teraz budować nasz statek. No i budujemy nasz myśliwiec. Sprawdzamy. Dokładnie to jest ta pierwsza stacja. Zatwierdzamy. Dodajemy do kolekcji. Jak widzicie, zużyliśmy części. Statek zbudowaliśmy. Teraz możemy lecieć do stanowiska obok. Rozszerzyć jego pola technologii, żeby znaleźć ten czwarty doładowany slot. Być może on będzie tutaj, być może on będzie tutaj, czy tutaj. I wtedy faktycznie jeszcze by miało to sens, ponieważ jest na tyle blisko ta technologia, że faktycznie moglibyśmy zboostować to. No ale jeżeli nam się nie podoba, przeładowujemy punkt odtworzenia. Zobaczcie, po utworzeniu statku, po wytworzeniu statku w zasadzie, zrobił nam się autozapis. Nie wczytujcie autozapisu. Czytujecie punkt odtworzenia. Jest to bardzo cholernie istotne. No i jesteśmy. I teraz sobie możemy wtedy na spokojnie lecieć, budować drugi statek, nie? Czyli wiemy, że na tej stacji tych czterech slotów ulepszonych nie ma obok siebie, także udajemy się do innego systemu, do innej stacji kosmicznej. Tam robimy save'a przed złożeniem statku, składamy statek, sprawdzamy. Jeżeli będą sloty obok siebie, no to super, moje gratulacje. Jeżeli nie, ponownie wchodzimy, wczytujemy save'a i lecimy na kolejną stację. I tak cały czas, aż do skutku. Także przepraszam was najmocniej za niedopowiedzenie w poprzednim materiale. A teraz się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.